Cześć widzowie! W dzisiejszym odcinku wydarzy się coś, czego zupełnie się nie spodziewacie. Pewna tajemnicza osoba pojawi się w życiu mojego taty i totalnie je zamiesza. A co się dokładnie stanie? Zostańcie ze mną i zobaczcie sami. Ale zanim do tego przejdziemy, to zostawcie teraz wszyscy łapkę w górę. I napiszcie w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona pora roku. Czy jest to wiosna? Lato? Może jesień? Czy może jednak zima? Wow, ale dzisiaj piękna pogoda. Amelka, może chcesz iść na plac zabaw? Serio, tato, pójdziesz ze mną? No pewnie. Przy okazji wejdziemy też do sklepu, bo muszę kupić kilka składników do obiadu. Ale super! Tylko idź się ubierz cieplej, bo już coraz chłodniej się robi na dworze. Dobrze, zaraz będę gotowa. No to co, możemy ruszać? Tak. Tato, spójrz, akurat Zuzia jest na placu zabaw. No to szybko, biegnij do niej. Cześć, Zuzia! Amelka, a co ty tutaj robisz? A tak po prostu, przyszłam z tatą. Czy moje oczy dobrze widzą? Tam chyba idzie pan Stasiu. Tak, to on. Halo, panie Stasiu, dzień dobry. Dzień dobry. Weź już nie kompromituj, dępej. Słucham? Ale o co chodzi? O co chodzi? Ty chyba masz jakiś problem z głową. O, dępej tam jest, idę się z nim przywitać. No i na co się gapisz, ty stary dziadzie? Coś ty powiedział? A co, twoje stare uszy nie usłyszały? Oj, grabisz sobie, chłopie. Panie Stasiu, co się stało? Dlaczego jest pan dla mnie taki niemiły? Może źle pan się czuje, czy coś? Ty się zaraz źle poczujesz, ośle, jak ci przyłożę. Naprawdę, nic z tego nie rozumiem. Nie rozumiesz? Pół godziny temu naobrażałeś mnie i nawyzywałeś od starych dziadów, a teraz nie rozumiesz? Że co? Ja pana zwyzywałem? Jak to? Gdzie? Jak? Kiedy? Przecież ja dopiero co wyszedłem z domu z Amelką. Dępę, chyba musisz się wybrać do lekarza, bo ci odbija. A za to, jak mnie obraziłeś, to nie mam ochoty nawet z tobą rozmawiać. To koniec naszej przyjaźni. Żegnam. Co? Jak koniec? O co tu chodzi? Przecież to nie mogę być ja, bo byłem w domu. Może pan Stachu robi sobie jakieś żarty? Tato, co się stało? Słyszałam, jak się kłóciłeś z panem Stasiem. Nie, to nic takiego. Po prostu rozmawialiśmy. No okej, po prostu wydawało mi się, że się kłócicie. Nie, no co ty? A ty już nie idziesz do Zuzi? Nie, ona i tak zaraz idzie do domu. Więc możemy już iść do sklepu na zakupy. No dobrze, dobrze, to chodźmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Pewnie pan o czymś się zapomniał, co? Ale co? Przecież był pan tu przed chwilą, prawda? Ja byłem? Że co? Tata był cały czas ze mną na placu zabaw. Dobra, to nieważne. Tato, czemu ta pani mówiła, że tu byłeś, skoro cię nie było? Nie wiem, Amelka. Pewnie ta pani mnie pomyliła z kimś czy coś. To będzie 48 zł. Proszę bardzo. Dziękuję. To do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Najpierw pan Stasiu, który twierdzi, że go zwyzywałem. Ale to przecież niemożliwe, bo nawet go nie widziałem. A później pani kasjerka mówiąca, że już byłem w tym sklepie. Co tu się wyprawia? Co się wyprawia? Nic, nic, Amelka. Masz tutaj obiadek. A ja idę przed dom wykopać kilka krzaków. Okej. Słuchaj mnie teraz, albo oddasz mi moje pieniądze, albo będzie z tobą źle. Co? Jakie pieniądze? Kim pan jest? Nie wymigasz się. Pamiętam twoją twarz. Oddajesz pieniądze, czy nie? Jesteś kimś od Łucji? Jakiej Łucji? Nie znam żadnej Łucji. To ty wczoraj pożyczyłeś ode mnie pieniądze na mieście i mi ich nie oddałeś. Dobra, koniec tych żartów. Żadnych pieniędzy od nikogo nie pożyczałem, więc wynoś się stąd, albo zadzwonię po policję. Już ja dobrze wiem, że to byłeś ty. Mam cię na oku i do tego teraz już wiem, gdzie mieszkasz. Nie wiesz, z kim zadarłeś. Boże, o co tu chodzi? A może ja lunatykuję i nie pamiętam, co robiłem? Nie, no to niemożliwe, przecież nie zgadzałoby się to czasowo. Ale ty jesteś słodki. Dzięki. Cieszę się, że cię poznałam. To najlepsza randka w moim życiu. Wiadomo, ze mną zawsze jest najlepiej. No pewnie. A tak w ogóle to jak ci się podoba na Brookhaven? Jest spoczko. Cieszę się, że ci się podoba. Jutro też się spotkamy. No, raczej tak. Raczej. A może spotykasz się z innymi, co? No co ty, Jessica, spotykam się tylko z tobą. No masz szczęście. Ale wiesz co, muszę już spadać. Bierze się do domu. No dobrze, to widzimy się jutro. No pewnie, na razie. Hejka. Tato, zjadłam już. Super, smakowało? Tak, a pójdziemy jeszcze na spacer? Dzisiaj tak ładnie słońce świeci. No dobrze, skoro chcesz, to chodźmy. I już jutro do szkoły, tak bardzo mi się nie chce. No co, to nie przesadzaj, chyba nie jest aż tak źle, co? No niby nie. A co to ma być? Przed chwilą mówiłeś, że się spieszysz do domu, a teraz łazisz po mieście z jakimś bachorem. Sama jesteś bachorem. Kim pani jest? Niech się pani uspokoi. Teraz będziesz udawać, że mnie nie znasz. Tato, co to za dziwna pani? Tato, nie chwaliłeś mi się, że masz dziecko. Tego już za wiele. Zrywam z tobą buraku. Tato, to była twoja nowa dziewczyna? Nie, Amelka, to nie była żadna moja nowa dziewczyna. Nie mam pojęcia, o co chodzi i nie rozumiem, co się wyprawia w tym mieście. Czy ci ludzie poszaleli? A może ona cię z kimś pomyliła? Mam nadzieję, że tak. Tego
ty chcesz? O co chodzi? Czemu jesteś taka zła? Czemu? Może dlatego, że przed chwilą widziałam cię, jak idziesz ze swoją córką. Już nie pamiętasz. Córką? Hehe, ty to masz te żarty. Więc uważasz, że to nie byłeś ty i to wszystko sobie wymyśliłam. Oczywiście, że nie. Nie mam żadnej córki. Co ty za bzdury wymyślasz? Ja właśnie wszedłem do domu. Ale ten facet, którego spotkałam, wyglądał tak samo jak ty. O Jessica, musiało ci na pewno coś pomylić. Czyli co? Wychodzi na to, że nakrzyczałam na obcego faceta. Co za wstyd. Serio byłaś taki do mnie podobny? Że mnie z nim pomyliłaś? No on był identyczny. Aż chciałbym go sam zobaczyć z ciekawości. Widziałaś może gdzie szedł albo gdzie mieszka? Widzę, że idzie teraz ze swoją córką w stronę ulicy Brookhevenowskiej. Musisz go zobaczyć. Wyglądacie identycznie. Dobra, to jadę go tam zobaczyć. Później zadzwonię, na razie. Wracajmy do domu. Muszę dokończyć tę robotę tutaj. Okej, a ja idę oglądać bajki. To chyba tutaj. Tak, on tam jest, widzę go. Co jest? Ten facet serio wygląda tak jak ja. Nawet jesteśmy podobnie ubrani. Mam pomysł. Gdyby tak się zakraść do jego domu po jego dowód osobisty, mógłbym wziąć na niego pożyczkę. No dobra, skończone. Idę jeszcze do tyłu na ogród tam zrobić. Amelka, idę tam jeszcze do tyłu na ogród zrobić. Okej. O, idealnie. Poszedł teraz na ogród. O, tato, myślałam, że ty poszedłeś na ogród. No widzisz, jednak nie poszedłem. A co z twoim głosem? Chyba się troszkę przeziębiłem. No to niedobrze, musisz jak najszybciej herbatkę z miodem wypić. Tak, tak, później sobie zrobię. Muszę szybko znaleźć ten dowód, żeby wziąć tą pożyczkę. No i mam go. Wychodzisz gdzieś? Tak, tak. Amelka, ty z kimś gadałaś, czy mi się wydawało? No przecież z tobą, żartownisiu. Chwila, ale jak ty tak szybko się znalazłeś tutaj? I tak w ogóle to mówisz, że wychodzisz gdzieś? Jak się tu znalazłem? Przecież normalnie cały czas byłem na ogródku. Nic takiego nie mówiłem, że gdzieś wychodzę. I do tego głos ci się już naprawił? Boże, ty też się tak zaczynasz zachowywać jak cała reszta. Dzień dobry. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Ja chciałbym pożyczkę wziąć na 10 tysięcy. Dobrze, poproszę pana dowód osobisty. Proszę bardzo. To chwileczkę, proszę poczekać, sprawdzę w komputerze pana zdolność. Przykro mi, ale na ten moment muszę panu odmówić. Z dokumentów wynika, że przez jakiś czas nie podejmował pan zatrudnienia i w związku z tym nie możemy udzielić panu takiej pożyczki. Bardzo mi przykro. Aha, no to super, dzięki. Do widzenia, nie pozdrawiam. Kurczę, myślałem, że chociaż pożyczkę uda mi się wyłudzić na niego. No trudno, mam lepszy pomysł. Skoro nikt mnie tu nie zna, to napadnę na ten bank. Z moją zabawkową bronią. I tak wszyscy będą myśleli, że to sprawka tego całego Dempeja. Biorę się do roboty. Halo, panienko, to napad. Ręce do góry. Lepiej tego nie rób. Mam wszystkie twoje dane, widziałam twój dowód. Mam to gdzieś, natychmiast idź po siano. Dobra, spokojnie, już idę. No dawaj, dawaj, raz, raz, chodź ze mną. Zobaczysz, pożałujesz, głupku, policja od razu cię znajdzie. Halo, policja, był napad na bank Brookhaven. Przyjedźcie jak najszybciej, proszę. Sprawdzam monitoring. Przecież ja kojarzę tego mieszkańca. Nazywa się Dempej. Mam jego dane, przyszedł pytać o pożyczkę, a jak mu odmówiłam, to wrócił, żeby napaść na bank. Jedziemy do niego jak najszybciej. Otwierać, tu policja. Dzień dobry, co się stało? O co chodzi? Żadne o co chodzi, jedziesz z nami. Gdzie są pieniądze z napadu? Z jakiego napadu? Nie zgrywaj, głupka, dobrze wiesz, co zrobiłeś. Napadłeś na bank, pojedziesz teraz z nami. Ale jakie miałem to zrobić, skoro cały czas byłem w domu? Mam na to świadka, moja córka może potwierdzić. Dokładnie, zostawcie mojego tatę, on jest niewinny. Dobra, nie interesuje mnie to teraz, jedziesz z nami. Mirek, pilnuj go, a ja idę patrolować miasto. Oczywiście. Co jest? To jest Dempej? Przecież on siedzi w więzieniu. Czy może już z niego uciekł? Mirek, zgłoś się. Zgłaszam się. Czy Dempej jest w celi? Tak. Ale na pewno jest prawdziwy? No tak. No to chyba mamy problem. Ej, ty! Dzień dobry. Imię i nazwisko? Marcin, Trump Kolubny. A co ty tam masz w tej torbie? Moja babcia mi dała te pieniądze. A tu babcia też ci dała dowód pana Dempeja? Nie wiem, skąd on się tu wziął. Teraz wszystko się zgadza. To ty próbowałeś wziąć pożyczkę na dowód pana Dempeja, a później napadłeś na bank. Spokojnie, panie władzo, to były tylko takie żarty. Żarty? Ten napad na bank to też był żart? Zapraszam ze mną do radiowozu. Uwaga, pan Dempej jest niewinny. Boże, kto to jest? Przecież on wygląda tak samo jak ja. Do tego nie wiem, jak ukradł, ale miał przy sobie twój dowód osobisty. To wszystko wydaje się być jakimś złym snem. Myślałem, że już naprawdę oszalałem. A okazało się, że ludzie mylili mnie z jakimś gościem podobnym do mnie. Oj, panie Dempej, będziesz miał co wspominać. I przepraszamy za naszą pomyłkę, no ale sam pan widzi, wyglądacie identycznie. Dobra, ważne, że wszystko się już wyjaśniło. Muszę szybko iść po Amelkę, a później zadzwonić do pana Stasia, żeby mu wszystko wyjaśnić. Amelcia! Tata! A miało być tak pięknie. Jak wyjdę z więzienia, to wyprowadzam się z tego żałosnego miasta.